Powiedzmy, że dzisiaj mamy poniedziałek. Nazwijmy ten dzień dniem pierwszym. Dzień 1 to poniedziałek. Chciałabym się dowiedzieć, jaki to będzie 300. dzień, czyli dzień numer 300. Dzień 300. Zachęcam do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się. Ja za chwilę podam odpowiedź. Sprawdzisz się. Zapiszmy po kolei, jakie mamy dni tygodnia. W skrócie mamy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Gdybyśmy mieli jakąś liczbę mniejszą niż 300, to moglibyśmy sobie po kolei wypisać liczby. Spróbujmy. Tutaj dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, znowu poniedziałek, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, to znowu poniedziałek, szesnasty i mogłabym tak kontynuować. Jeśli bym chciała wiedzieć na przykład, jaki będzie 16 dzień, to mogłabym zrobić tak, szybko bym się dowiedziała, że to jest wtorek. Ale ja chcę wiedzieć, jaki będzie 300. dzień. Tu już ta metoda się nie przyda. Trzeba pomyśleć o czymś sprytniejszym. Możemy chcieć się dowiedzieć na przykład, jaki będzie 1000. dzień i co wtedy? Jest taki sprytny sposób, który wykorzystuje matematykę. Zobacz, tutaj narysowałam taką tabelkę. Mam w niej 7 kolumn, to 7 dni tygodnia. Spójrzmy na ten dzień 16. Zastanówmy się, jakby to można policzyć. Pierwszy sposób, może już wiesz, to podzielenie 16 przez 7. 16 dzielone przez 7, bo tyle mamy dni w tygodniu, to jest 2, reszta 2. Mamy resztę i tutaj ta reszta nam się przyda. Zobacz, zazwyczaj jak dzielimy, reszta jest mało ważna. Zawsze nas interesuje ta liczba. Ale w tym przykładzie, w tym przypadku bardzo nam się ta reszta przyda. Nasz 16 dzień to drugi dzień, wiemy to z reszty, z tych 7. I mamy rację. Pierwszy dzień poniedziałek, drugi dzień to jest wtorek. Czyli 16 dzień to wtorek. Wiemy to z tabelki albo po podzieleniu i z reszty. Zanim przejdziemy do dnia 300, zróbmy jeszcze jeden prosty przykład. Dajmy na to, którym dniem tygodnia będzie 25 dzień. Podzielmy 25 na 7. To będzie 3, reszta ile? 4. Czyli wynika z tego, że to będzie czwarty dzień tygodnia, zatem czwartek. Zobaczmy na wszelki wypadek, czy to jest prawda. Dopiszę dalej dni. Zobacz, 25 dzień to faktycznie czwartek. Zatem nasza metoda działa. Jesteśmy już gotowi odpowiedzieć na pytanie z początku tego filmu. Jakim dniem będzie dzień 300? Podzielmy 300 na 7. Pamiętajcie, że interesuje nas reszta. 300 na 7. 30 dzielone na 7 to jest 4. 4 razy 7, 28. Odejmujemy, spisujemy 0, 20 dzielone na 7 to 2, 2 razy 7, 14, zostaje nam reszty 6, czyli 300 dzielone na 7, napiszmy, 300 dzielone na 7 to 42, reszta 6. Zatem wynika z tego, że 6 dzień tygodnia to sobota. Teraz już wiesz, jak rozwiązywać takie zadania.